do Polski wspólnie z rodziną przyjechaliśmy w 2000 roku jako repatrianci. W 1936 roku moich dziadków wywieźli do Kazachstanu bez prawa powrotu do Polski. Przez całe życie ich marzeniem i marzeniem moich rodziców był powrót do ziemi ojczystej, do Polski. W 2003 roku po wielu tułaczkach spotkaliśmy państwo Pietrucha, dzięki którym trafiliśmy do Błaszek i zaczęliśmy nowe życie. Mój pierwszy dzień w pracy był bardzo stresujący. Pierwszy raz usiadłam przed komputerem, dostałam informacje o zakresie swoich obowiązków, no i musiałam sobie z tym wszystkim poradzić, ogarnąć ten stres. Nie mogłam zawieść. Szef dążył mnie dużym zaufaniem, ale też dużo wymagał. W 2007 roku szef Andrzej Pietrucha zaproponował mi studia zaoczne w kierunku zarządzania biznesem. Tematem mojej pracy licencjackiej był rozwój firmy Pietrucha w przyszłości. Rok później w Moskwie na zjeździe studentów szkół ekonomicznych miałam referat na temat kryzysu międzynarodowego na przykładzie firmy Pietrucha, gdzie zająłam pierwsze miejsce i dostałam wyróżnienie. Często uczestniczyłam w rozmowach handlowych, byłam jako tłumacz języka rosyjskiego, ukraińskiego. Również uczestniczyłam w międzynarodowych targach w Kazachstanie, co pozwoliło mi nawiązać wieloletnie kontakty i przyjaźń. Bardzo lubię czytać. Moją pasją jest poezja i literatura. Często przywołuję losy bohaterów w trudnych, ciężkich sytuacjach, którzy poradzili sobie i ja zawsze myślę, ja też sobie poradzę, ja też wytrzymam, przejdę, przetrwam. Moim hasłem przewodnim w życiu jest głowa do góry i do przodu. Szczególnie bliskim dla mnie jest dzieło Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz, które nie pozwala nam zapomnieć o tożsamości narodowej.